W związku z tym, że jak pewnie wielu moich zawodników wie, wywodzę się z capoeiry, dzisiaj chciałbym przedstawić Wam parę technik, które wywodzą się z tego stylu, o ile można nazwać metodykę walki stylem, ale naprawdę potrafią być skuteczne wyjść w trakcie pełnokontaktowej walki, czy to w MMA, czy to w K1, w jakiejkolwiek pełnokontaktowej formule. Bo często widzę, że ktoś próbuje swoje techniki zaprezentować w sytuacji, w której druga osoba mu się podkłada i opowiadać o nich, że są skuteczne, że tu by weszło, tam by weszło i to nie ma realnego przełożenia. Nie oceniam tego, czy ta osoba ma rację, czy nie, ale chciałbym Wam pokazać te elementy capoeiry, które ja użyłem już w swoim życiu w walce pełnokontaktowej i widziałem, że były używane przez innych trenerów, tudzież innych zawodników. Pierwszą techniką wywodzącą się z capoeiry, która może wejść w walce pełnokontaktowej i udowodnił to na przykład wielki mistrz Muay Thai Senchai, jest gwiazda ao batido. To jest gwiazda łamana z portugalskiego. Jest to technika, w której ja wchodzę sobie na jedną rękę, momentalnie jakby na nią staję, mogę się przetoczyć na gwiazdę albo mogę się na niej zatrzymać i przeciwległą nogą wykonuję kopnięcie opadające, które zazwyczaj, jeżeli odpowiednio pokieruję przeciwnikiem, spada na jego głowę, nokautując go. Pokazuję kopnięcie w powietrze, tak jak to powinno wyglądać w capoeira. Teraz chciałbym pokazać to kopnięcie na przeciwniku. Przeciwnik sobie stoi, na razie na sucho. Jeżeli wykonuję je pojedynczo, wiadomo, jest mniej bezpieczne dla mnie, ponieważ jest bardzo widoczny. Ale mogę niespokojnie trafić w głowę. I przykładową pozycję, w której mógłbym je zastosować. Oglądając Senchaya, wielu innych mistrzów, którzy używali tej techniki w walce pełnokontaktowej, widziałem, że kierowali się oni przekierowaniem techniki przeciwnika. Przykładowo, jesteśmy w sytuacji pełnokontaktowej, kolega zadaje front kick. Mi się udaje go rozciągnąć, przechwycić i ja teraz nawet na K1 w trakcie prowadzenia swoich treningów często pokazuję, żeby przekierować tą nogę. Więc ja przekierowuję tą nogę, by ciężar ciała poszedł przez mojego przeciwnika, poszedł na moją technikę i zanim ta noga wyląduje, ja już wchodzę bum, ze swoim kopnięciem. Pokażę jeszcze raz. Sytuacja walki. Przechwyciłem, puszczam, bum. Drugą techniką wywodzącą się z capoeiry, chyba najpopularniejszą, jest kopnięcie Mayalua, czyli kopnięcie obrotowe piętą w głowę, które jest wspierane jedną ręką podporową na ziemi, po to, żeby troszeczkę dokręcić ciało, nadać temu pędu i żeby mieć ewentualne miejsce podporowe w sytuacji, w której kopnięcie nie dojdzie do celu i po prostu się odbije od przeciwnika. W tradycyjnej capoeirze kopnięcie wygląda w następujący sposób. Z pozycji wyjściowej kręcamy się nogą do przodu, rotujemy ciało i puszczamy piętę po ziemi. Pokazuję dynamicznie i hop. I to jest technika. I teraz chciałbym tę technikę pokazać na przeciwniku w sytuacji na początku na sucho, kiedy nic nie robię. Jest przeciwnik i ja w pozycji walki muszę albo jedną, albo drugą nogą załamać swoją oś, czyli obrócić się, wyjść tak, żeby być troszeczkę bardziej tyłem niż przodem do niego, tak jakby pośladkiem. W tej sytuacji otwieram sobie miejsce na drugą nogę. Przynoszę ciężar ciała bardzo mocno na tą nogę, którą wyszedłem. Skręcam ciało, ląduję rękę na ziemi i gdy cały korpus jest napędzony, wystrzeliwuję nogę po prostu w głowę. Bum. Tak? Kopnięcie to jest o tyle spoko, że jeżeli nie trafię go w głowę idealnie, kopnięcie nie przestrzeli albo nie znokautuje, tylko na przykład facet tam nie wejdzie, kopnięcie odbije się o łydkę, to w sytuacji, w której kopnąłbym normalną obrotówkę, bez rąk, jestem tutaj w bardzo, bardzo ciężkiej pozycji. Bardzo ciężko mi z tego wyjść się poratować. A gdy mam tu jedną rękę podporową, jest większa szansa, żeby przeszło przez gardę, a druga rzecz jest taka, że dzięki ręce podporowej w razie porażki mógłbym złapać dystans. Pokazuję, hop, nie weszło, odsunąłem się, jestem w stanie dalej walczyć. Kolejną zaletą kopnięcia Mayalua jest możliwość powtórzenia go wielokrotnie. Raz po razie, gdzie z każdym następnym razem to kopnięcie jest tak naprawdę mocniejsze. Ciężko to wykonać w sytuacji, w której
nie mam tej ręki podporowej. Gdy mam rękę podporową, często na przykład w narożniku ringu albo przy klatce, pierwszym kopnięciem swojego przeciwnika zapędzam do tyłu. Bardzo mało osób wie, że w trakcie obrotowych kopnięć trzeba iść naprzód. Te kopnięcia wyglądają strasznie, więc większość ludzi się odsuwa. Straszę pierwszym kopnięciem, kolega się odsuwa, przebiłem i teraz podchodzę właściwie pod niego od razu, bo trafiam w ruch. Druga sytuacja. No i trzecia rzecz. Zauważcie, że za każdym razem, kiedy wchodziłem do tej techniki, jedną albo drugą nogą bardzo telegraficznie demonstrowałem, że teraz będę wychodził do swojego kopnięcia. Dobrze jest takie kopnięcie obrotowe, nie tylko to, ale między innymi to, ukryć jakąś techniką. Ja lubię sobie ruch nogą ukryć pracą rękową. Przykładowo, rozpocząć lewym prostym, przestrzelić lewy sierp przez gardę i teraz, gdy zauważcie, gdy wykonałem swój lewy sierp, moja noga wyszła, złamałem tą linię gardy. Raz, dwa i ta ręka mnie napędza, bum, do wykonania mojej techniki. Pokazuję szybko, raz po razie. Raz, dwa, trzy. Kopnięcie, jeżeli przyciągnę, trafię w ucho, w skroń, w szczękę, no i kończy walkę. Ostatni detal, bardzo ważny. Jeżeli pracujemy tym kopnięciem nad przeciwnikiem, który twardo trzyma gardę, warto w momencie wystrzelenia nogi, gdy już ma dojść do przeciwnika, minimalnie ugiąć kolano. Ponieważ jak widzicie, gdy dochodzi do celu, dochodzi do przeprostowania kolana. Jeżeli nie trafimy w głowę, jeżeli kopnięcie nie przejdzie, istnieje szansa zrobienia, wywołania sobie kontuzji. Tak? I to tyle, jeżeli chodzi o drugą technikę omega. Trzecią techniką, jaką mam do zaprezentowania, jest tak zwana wingaciwa, czyli podcięcie przy użyciu wybicia przedniej nogi przeciwnika. Znaczy, ta technika tak naprawdę może być zakładana w kilka różnych sposobów. Z pozycji capoeirowej wygląda tak. Zaczynamy od pozycji wyjściowej i wychodzimy sobie jedną nogą do przodu, barkiem przeciwlegle wpychając się w brzuch przeciwnika. Zazwyczaj udem przednim podchodzimy pod przednią nogę przeciwnika, wbijamy mu tą nogę. Jeżeli jesteśmy bardziej wprawieni lub pozycja przeciwnika jest trochę węższa, możemy wtedy zahaczyć o obie nogi. Wtedy technika jest dużo bardziej skuteczna. I teraz chciałbym pokazać na swoim przeciwniku. Zobaczcie, mam Grzegorza i jeżeli ja to wykonam w taki 100% capoeirowy sposób, będzie mi ciężko wybić go z równowagi, ponieważ dźwignia jest tak naprawdę bardzo mała. Ja mu mogę pchnąć tutaj biodra do przodu, ale nie zachwieję jego osi dostatecznie skutecznie, żeby go wybić z równowagi. Podbiję trochę jego nogę i tyle. Jeżeli będę miał to szczęście, że będzie miał płytką pozycję, ja swoją tylną nogą wejdę za jego piętę. Wtedy, jeżeli ja go popchnę, nie popchnę do tyłu, tylko wpadnę na niego z barkiem, on się przewróci do tyłu. Zademonstrujemy raz. Jest sytuacja, jakakolwiek walki, ja zamiast robić low kicka, po prostu głęboko wjeżdżam w jego dwie nogi i ciężarem ciała wpycham się na niego. Bum! Wtedy on, chcąc złapać sobie tutaj troszeczkę równowagi, potyka się o moją nogę. Ale żeby to zrobić, trzeba wejść głęboko, tak? Trzeba przyzwyczaić swojego przeciwnika do tego okopywania i zbliżyć się prawie że do takiego klinczu. Dużo łatwiej jest zastosować tą technikę, w której podbijam przednią nogę, ale zamiast wbijać się tu głęboko barkiem, staram się zrobić z jego ciała większą dźwignię. Czyli zamiast wywierać presję na wysokości brzucha, wywieram ją ramieniem, nawet na jego zamkniętej gardzie, ale dużo wyżej. Pokazuję. Znowu, mogę zacząć sobie na przykład pokazanie patrz. Będę cię kopał low kickiem jednym, drugim. W pewnym momencie wejść minimalnie głębiej. Swoim udem pod jego udo, ręką wyjść po krzyżu. Wtedy swoim udem podbijam jego udo do przodu, ręką ściągam jego ciało do tyłu. Demonstruję. W sytuacji walki mogę go okopywać, pracować. On przyzwyczaił się, że ja sobie okopuję nóżkę i teraz zamiast się okopać, wjeżdżam udo pod udo. Technika jest tym skuteczniejsza, im węższa jest pozycja przeciwnika. Jeżeli on będzie miał pozycję z nogami szeroko, 45 stopni albo więcej, taką otwartą, jeżeli wyjdzie udem na zewnątrz, ciężko będzie, odbije się od jego uda.
ale w sytuacji, w której, tak jak na przykład w taekwondo lub w karate tradycyjnym, te nogi będą coraz węziej, aż do pozycji bocznej, podbicie przedniej nogi będzie bardzo łatwe. Wtedy, jeżeli pchnę odpowiednio mocno górę, podbiję go, hop, wybija się z równowagi, no i się przewraca, po prostu się przewraca. To tyle, jeżeli chodzi o Ring Achieve'a. Ostatnim kopnięciem ze stylu capoeiry, który chciałbym przedstawić jako użyteczny w walce kontaktowej, jest martello rushao, czyli kopnięcie okrężne od dołu. Polega to na tym, że schodzę sobie obiema nogami do ziemi, wyrzucam jedną nogę jako taki fake, zmyłkę, żeby napędzić się i opierając całe ciężar ciała na ręce, drugą nogą przeciągam przez przeciwnika. Pokażę to kopnięcie na początku z pozycji wyjściowej z capoeiry. Wychodzę sobie do podstawowego kroku, schodzę nisko, zarzucam jedną nogę. Teraz tą nogę wyrzucam w powietrze, a drugą nogą ściągam kopnięcie okrężne. Hop, bum. I wracam sobie do pozycji podstawowej. Teraz pokażę na przeciwniku sytuację na początku z takiej klasycznej pozycji, żeby pokazać, że jestem w stanie sięgnąć do głowy. Tak, mogę zostawić sobie nogę z przodu, żeby tylko ją podbić. Mogę sobie ją zawinąć, tak jak wtedy pokazywałem. Wyrzucam nogę do góry i opieram się drugą nogą na głowę przeciwnika. Że się uszczelna garda. Hop, bum. Jeżeli pociągnę to mocniej, jestem w stanie go zatrzymać. Dobra sytuacja, w której w walce jestem w stanie to użyć, gdy ja zostałem obalony, albo nie daj Boże, przy kopnięciu sam się podliznąłem. Takie rzeczy się dzieją w MMA. Jakby było to widoczne nieraz na różnych galach. I tak, ci co ćwiczą jiu-jitsu wiedzą, że zostanie na obu łopatkach, płasko na plecach, nie jest rozwiązane. Wiemy też, żeby wstawać, należy być bokiem, asekurować się. Zobaczcie, to jest idealna pozycja, czy tak, do wykonania naszego kopnięcia. Od środka wyglądałoby tak, że noga, którą blokuję, jest nogą, którą wyrzucam teraz w powietrze i od tej strony, hop, bum, sprzedaję swoje kopnięcie okrężne. Z drugiej strony, tak samo, próbuję tutaj zatrzymać się, chcę wstać, chcę zrobić to, jednak przeciwnik mi nie daje, więc wyrzucam biodra do góry, opieram się tylko na tylnej ręce i gdy on próbuje mnie obejść, hop, bach, ściągnął głowę. Normalnie oczywiście albo noga się odbija, albo przychodzi przez przeciwnika, ze względu na to, że bardzo Grzesia lubię, tutaj jakby ograniczam siłę użytą w technice, no ale no, wszyscy widzieli, jak to wygląda. Słowem zakończenia, nie chcę się rozwodzić na takie detale, że są też kopnięcia jak zwykłe kopnięcie okrężne, kopnięcia obrotowe, odpychające. Są to techniki, które występują z drobnymi różnicami w karate, taekwondo, muay thai, w capoeirze, w kung fu, w każdym możliwym stylu walki, jaki tylko się używa. Jednak w tym filmiku, który teraz Wam przedstawiłem, bardzo duży nacisk kładłem na to, żeby były to techniki naprawdę mocno charakterystyczne dla capoeiry i żeby to były techniki, które mógłbym pokryć sytuacjami w walce, czy to w sparingach swoich, MMA, K1, Muay Thai, czy to w walkach, które mamy w internecie. Są to techniki sprawdzone i jakby cała ta wiedza, która tutaj została przekazana, to nieważne jak mało estetycznie by to wyglądało, to jest wiedza autentyczna. Ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby przedstawić też, że MMA w moim wykonaniu to nie jest tylko wykonywanie najprostszych, najbardziej uproszczonych elementów sportów i sztuk walk. To jest też czerpanie ze stylów tradycyjnych, w których zresztą, jak wiecie, mam korzenie. Dziękuję wszystkim. Dobrego dnia.